Pierwsza walka programu Only One. No tak na ciebie akurat padło te takie chyba jeszcze bardziej wzmożone emocje i troszeczkę większa presja, bo tak naprawdę nikt do tej pory nie wiedział, czego się można spodziewać i jak to będzie wszystko wyglądało. Zgadza się, to był troszeczkę eksperyment dla nas, dla zawodników, którzy jesteśmy w domu wojownika. Tak naprawdę eksperymentowane było ze wszystkim, tak? Począwszy od odrobienia wagi, załoga, która była tam w domu z produkcji, też nie do końca zdawali sobie sprawę, jak to wygląda, jak wiele rzeczy jest potrzebnych. Dlatego to był jeden duży, wielki eksperyment. Też myślę, że mój przeciwnik, który przywitał mnie w klatce, Paweł Kiełek, bardzo doświadczony, mega niebezpieczny. Cieszę się, że zostałem z nim zestawiony i cieszę się, że pokonałem tak mocnego zawodnika. No właśnie, bo biorąc pod uwagę fakt tego, jakie tam doświadczenie gdzieś tam za sobą mieliście, to wydawać by się mogło, że ciut większy jednak Pawła Kiełka. Tak, Paweł miał 2 razy więcej walk zawodowych niż ja. No, siłą rzeczy był faworytem, tak? Też dostał Heraklesa za odkrycie roku, no bił się na dużych galach z naprawdę mocnymi przeciwnikami. Ja powiedzmy zostałem zauważony w ubiegłym roku, natomiast no wciąż mam powiedzmy serię kilku zwycięstw pod rząd, wszystkie walki skończone przed czasem. Cieszę się, że to trwa i tym bardziej cieszę się, że będę miał na rozpisce Pawła Kiełka, którego uważam za mega mocnego zawodnika. Wszystkie te okoliczności przygotowania do walki, gdzieś przystąpienia do niej, inne zupełnie niż to naturalnie się odbywa. Były dla ciebie jakimś obciążeniem, czy wręcz przeciwnie, dodały jakiegoś takiego nowego smaku temu wyzwaniu? Było to duże obciążenie, zwłaszcza w sytuacji, kiedy we wtorek dowiaduję się, że na środę w kilkanaście godzin mam zrzucić 6 kg, nie? No to takie troszeczkę jest, wiesz, a też wracamy do domu, nikt nie jest przygotowany, nie wie, jak się robi wannę, czego oczekujemy i ciężko nam było troszeczkę dojść do porozumienia. Niemniej cieszę się, że udało się tą wagę zrobić. Troszeczkę byłem jak dętka, odwodniony, głodny, zirytowany, zły, no ale tak wygląda proces robienia wagi. No tutaj był troszeczkę, mówię, skondensowany w te kilkanaście godzin, więc troszeczkę jakby trudności było. Niemniej no taka profesja. Taka profesja, no ale też właśnie taka profesja, bo daje ona taką możliwość jak dzisiaj ogromnej satysfakcji. Walka od początku ułożyła się chyba tak, jak to sobie gdzieś tam wymyśliłeś. Walka nie była długa, to też działo się bardzo, bardzo szybko. To jest wyrzut adrenaliny. Współpracuję też z psychologiem sportowym Pawłem Dróżkiem, którego serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. Myślę, że w dużej mierze to też jest jego zasługa, tak jak i wszystkich moich trenerów, osób, z którymi pracuję, chłopaków z treningów, sparring partnerów, naprawdę ojców sukcesu, ojców, którzy mnie wspierają w tym, co robię. Jest cała masa, jest mnóstwo tych osób i ja tylko wychodzę i się biję, tak? A tutaj musi zagrać wiele czynników naraz. Tyle, no myślę, że tak jak wspominałem, psychologowi bardzo dużo zawdzięczam. Potrafiłem wejść w ten taki stan flow, odpowiednio się wprowadzić, zmotywować i świetnie wyszło, tak? Co do przebiegu samej walki, pierwszy lewy Pawła, zakręciło mi się, nie powiem, że nie. Naprawdę trafił fajnie w punkt, czysto. Potrzebowałem chwili, żeby się odbudować i dalej rozpuszczaliśmy ręce i fajnie wyszło. No potem już, jak powiedziałeś, rozpuszczanie rąk, trafiony Paweł Kiełek i na koniec efektowne poddanie. Tak, gilotyna weszła, naprawdę podpiąłem ją bardzo głęboko, tam bodajże pierwszy cios to było przepuszczenie, prawy haczyk, rozpuszczenie rąk, Paweł upadł, przechwyciłem głowę, naprawdę podpiąłem to bardzo mocno. Paweł też z początku nie chciał klepać tyle, ile mógł wytrzymać, tyle wytrzymał, ale koniec końców to moja ręka powędrowała do góry. Tak jeszcze tylko dopytam, rozgrzewka przed samą walką, tutaj w miejscu, w którym była toczona walka, no i w towarzystwie osób chyba, które do tych naturalnie ci nie towarzyszą, więc jak to jeszcze wpłynęło na samo gdzieś tam samopoczucie przed wejściem do klatki? Tak naprawdę potrafiłem sfokusować się na sobie. Wiedziałem, że osoby bliskie mnie obserwują, patrzą, przyglądają się. Też nie mieli do tej możliwości, większość z nich nie miała możliwości uczestniczyć w takiej rozgrzewce tuż przed walką. Natomiast ja skupiałem się na robocie, że tak powiem. Tak? No, jest tych czynników, które potrafią rozpraszać bardzo, bardzo wiele. No, robiłem swoje, a to, że mogli to obserwować, no to myślę, że troszeczkę bardziej ich wprowadzi, jak wygląda cały proces tejpowania, rozgrzewki i wszystkiego wokół, tak? Towarzyszyły nam też kamery, więc myślę, że cały ten proces będzie pokazywany jakby szerszej publiczności, tak? Takie kuluary osobom nie takim ortodoksyjnym fanom, którzy na co dzień tego MMA nie śledzą aż tak dociekle i nie zdają sobie sprawy z pewnych procesów, chociażby czy rozgrzewki, czy nawet procesu robienia wagi. Trener, jak to jest? Bo to bez własnego trenera to jakoś ciężej, łatwiej? Ciężej, na pewno ciężej. Narożnik robi zajebistą robotę, nie powiem, że nie. No tutaj mieliśmy nie swoich trenerów, tak? Trenerów, którzy są w programie Wrzoska i Zabora. Był rzut monetą, kto u kogo staje. Ja wylosowałem Marcina Wrzoska. Fajnie, no pomógł, wiesz, w rozgrzewce, no też znają się na rzeczy, to nie są osoby z przypadku. Co do moich trenerów, no miałem, jak na widzeniu w zakładzie karnym, 10 minut z trenerem, przy czym trener pojawił się z całą rozpiską, analizą, co bije Paweł i czym go zranić, i dziękuję Grzesiu, dziękuję naprawdę wszystkim osobom, które mnie wspierają. To co, teraz powrót, trochę odpoczynku i już kolejne wyzwania. Tak jest, ciśniemy dalej, tym bardziej, że ten limit wagowy co walkę schodzi coraz niżej. No ja też tutaj mówię, robiłem powiedzmy 5-6 kilo, więc na przyszłość będę chciał zrobić troszeczkę ten limit, żeby mieć mniej wody do zbijania, bo tak jak mówię, w te kilkanaście godzin to zbijanie wagi jest dość uciążliwe. Czekamy w takim razie na kolejne wydarzenia i gratulujemy tej dzisiejszej zwycięskiej walki. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.